Udowodnimy sobie twierdzenie Pitagorasa sposobem, który zaproponował indyjski matematyk żyjący w XII wieku Bhaskara. I zaczniemy sobie od narysowania kwadratu. I narysujemy sobie tutaj kwadrat. Przygotuję sobie odpowiednie narzędzia. O, i tutaj mamy jeden bok. Teraz drugi bok. Trzeci bok. I ostatni, czwarty bok. Tutaj jeszcze o. I mamy kwadrat. To, co będziemy chcieli zrobić teraz, to poprowadzić linię w taki dość charakterystyczny sposób. Poprowadzimy sobie poziomą linię z tego wierzchołka, a pionową z tego wierzchołka. I wiemy, że e, tak e, położone linie tutaj będą tworzyły kąt prosty. I zrobimy sobie to samo dokładnie dla tego wierzchołka. I widzimy, że mamy tutaj kąt prosty. I został nam jeszcze jeden wierzchołek, stąd poprowadzimy linię poziomą. Może zrobię jeszcze raz, bo ten wierzchołek coś jest gorszy od pozostałych. I tutaj również będziemy mieli kąt prosty oraz tutaj będziemy mieli kąt prosty. Widzimy, że w środku powstała nam tutaj jakaś figura. Te dwie proste są równoległe i te są równoległe, czyli na pewno to będzie prostokąt, ale to nawet jest podobne do kwadratu, ale tego jeszcze nie wiemy. Na razie ta wiedza nie jest nam potrzebna. Będziemy mogli to sobie wywnioskować, jeśli będziemy znali pozostałe tutaj e, kąty, no ale e, przejdziemy do tego, aby pokazać, że te cztery trójkąty, bo to jest ważniejsza część tego dowodu, są identyczne. Co musimy zrobić, aby pokazać, że te kąty są identyczne? Chcielibyśmy pokazać, że mają one boki takie same i kąty takie same. Widzimy na pierwszy rzut oka, że ten bok tutaj, nazwiemy sobie C, leży naprzeciwko kąta prostego, jest taki sam jak ten bok, który leży naprzeciwko tego kąta prostego, no bo to jest kwadrat, a kwadrat ma wszystkie boki równej długości. Stąd też to jest C. To będzie identyczne i to będzie identyczne. Teraz zajmiemy się pokazaniem, że te trójkąty mają kąty, yy, mają identyczne kąty. Nazwijmy sobie ten kąt jako teta. Skoro to jest kąt prosty, to ten kąt prosty został podzielony tym ramieniem tutaj na dwa kąty, na teta. A ten kąt tutaj, te dwa kąty muszą się sumować do 90 stopni, więc ten kąt tutaj ma miarę 90 stopni minus teta. Wiemy również, że w trójkącie suma miar kątów musi być 180 stopni, więc ten kąt, który jest tutaj, ten kąt i ten kąt muszą dać 180 stopni, więc ten kąt musi mieć miarę teta. Widzimy, że ten kąt również miał miarę 90 stopni, ten ma miarę teta, no to ten musi mieć 90 minus teta z tego samego powodu, co ten kąt. I widzimy, do czego to dąży. Ten kąt będzie miał miarę teta, ten będzie miał 90 minus teta, ten będzie miał tutaj teta i jeszcze tak, 90 minus teta. Zapiszę to w innym miejscu, ta strzałeczka nam przeszkadza, 90 minus teta. I widzimy, że te trójkąty mają identyczne kąty, mają jeden bok wspólny, jeden bok wspólny i te trójkąty są identyczne. Więc chcielibyśmy sobie nazwać y, poszczególne boki w odpowiedni sposób. Skorzystam jeszcze tutaj z koloru. Więc tak, ten bok... Ten bok, wiemy, że te boki są takie same, bo te trójkąty są identyczne. Ten bok oraz ten bok. Nazwiemy sobie jako B. No, odznaczymy sobie może e, tę długość o, w tym miejscu. o, To ma B. O, mam, znamy już dwa boki. Mamy CB, jeszcze brakuje nam A. I A to będzie ten tutaj drugi krótszy bok. To będzie A. To będzie A. To będzie A. I to będzie A. Ten bok dla tego trójkąta, ten dla tego, ten dla tego, a ten dla tego. I odmierzymy sobie tutaj tę długość, o, w tym miejscu, żeby wszystko było jasne. Ten kolor oznacza tutaj bok o długości A, niebieski bok o długości B. I to, do czego będziemy dążyli, to będziemy chcieli porównać pole tej figury. Pole tej figury, no właśnie, pole tej figury. Jaka to jest figura? To jest kwadrat. Na początku narysowaliśmy kwadrat. kwadrat o boku C. Pole kwadratu to jest C razy C, czyli C kwadrat. Będziemy chcieli pokazać, że pole nowej figury, która powstanie poprzez przesuwanie E, pewnych trójkątów w odpowiedni sposób, że e, policzymy sobie pole nowej figury, które będzie identyczne, no bo poprzesuwamy sobie tylko trójkąty i pokażemy, że to pole również jest C kwadrat, tylko będzie one zapisane za pomocą A i B. No znamy twierdzenie Pitagorasa, możemy się domyślać, jakie to będzie pole nowej figury A kwadrat plus B kwadrat. I spróbujemy do tego dojść. W tym celu skopiuję sobie tą figurę tutaj e, na prawo o i usunę części, które są tutaj nam niepotrzebne, czyli ten tutaj o fragment, tego nie chciałem kopiować, to nie jest potrzebne i w jaki sposób będziemy tutaj zajmowali się tą układanką? Najpierw zajmiemy się tym trójkątem, ja chciałbym to w odpowiedni sposób zaznaczyć, spróbuję zrobić to jeszcze raz, o, znowu mi nie wyszło, o Teraz chyba będzie dobrze. Wycinamy, wklejamy. Zaraz przesunę tutaj ten e, trójkąt. O, ten trójkąt przesuwam w to miejsce. I widzimy, że tutaj dorysują te boki, które tutaj szczątkowo zostały. Tutaj widzimy, że był ten kolor. A tutaj mamy pionowo niebieski, tak? To będzie nam potrzebne. E, a drugi e, krok, to zajmiemy się tutaj tym trójkątem. O. Wycinamy, teraz wycinamy, o, wklejamy, będziemy chcieli go tutaj przenieść, zaraz go przeniesiemy i przenosimy. Tutaj troszeczkę, część nam została tylko tego boku, to sobie dorysujemy. O, tutaj był niebieski, tutaj czerwony, ale dokończymy to, to kolorem niebieskim. O. I teraz popatrzmy, co zrobiliśmy tutaj z tym trójkątem. Z tym, który był tutaj. No ten trójkąt przenieśliśmy sobie tutaj. To może sobie zamalujemy to. O. To na fioletowo. Ten trójkąt, który jest tutaj. Przenieśliśmy sobie w to miejsce. To jest ten trójkąt. Przenieśliśmy sobie jeszcze jeden trójkąt. Zamalujemy sobie to kolorem niebieskim. Ten trójkąt, który jest tutaj. O. Przenieśliśmy. W to miejsce. Widzimy, że mamy figurę, która ma inny kształt, ale pole jest identyczne. Pole tej figury musi być takie e, samo, identyczne jak pole tej figury, ponieważ tylko poprzesuwaliśmy te takie szczątkowe fragmenty. Hmm. I jeszcze możemy sobie tutaj o, oznaczyć ten środek, który znajduje się tutaj. To jest ten element. I teraz możemy sobie elegancko porównać, po to kopiowaliśmy tę figurę, że widzimy, co mieliśmy na początku przed tutaj układanką. I teraz yy, to, co możemy zaobserwować, to widzimy, że ten bok ma długość A, bo to jest czerwony, tak? I tutaj było to nasze A. O. I teraz możemy sobie stworzyć tutaj kwadrat. To ma a, to ma a, więc poprowadzimy sobie to na poziomo. Widzimy, że tutaj ten kolor jest za tym drugim kolorem, tutaj jakieś czary, ale ja to zaraz naprawię. O. I to również będzie miało a. Czyli możemy sobie policzyć pole tego małego kwadracika. Pole kwadratu to jest a razy a, więc ten mały element ma pole A kwadrat ten element ma pole a kwadrat. I teraz, e, co nam brakuje, abyśmy sobie dokończyli nasz dowód? No chcielibyśmy, może o, ja zamaluję tutaj ten kwadracik, to ma a kwadrat. Chcielibyśmy teraz policzyć pole tego tutaj fragmentu, ale teraz spójrzmy. E, tutaj mieliśmy ten bok zaznaczony na niebiesko, więc wiemy, że on ma długość b. Tak? Bo to jest ten dłuższy bok tego trójkąta prostokątnego. Ten ma a, czyli całość. Zaznaczymy sobie tutaj całość. Ten cały ma a plus b. A dodać b. Bo widzimy, że ten ma a, a ten ma b. I teraz, skoro tutaj stworzyliśmy sobie kwadrat, to ten bok ma również długość a, bo każdy inny ma a. Całość miało a plus b, więc wyciągamy taki wniosek, że to, co mamy tutaj, ma długość b. Tutaj mamy również długość b. Tutaj mieliśmy b. Tak? Więc ten bok, tutaj, ten fragment też musi mieć długość b. I otrzymaliśmy tutaj kwadrat. Możemy też wywnioskować, że ten tutaj element, który jest w środku, również jest takim małym kwadratem. Ale my chcemy sobie policzyć pole tutaj tej dużej figury, ale wiemy, że. Pole tej figury to jest b razy b, czyli b kwadrat. Czyli pole tej figury to jest b kwadrat. I popatrzmy. Pole tego, co mieliśmy na początku, wynosiło c kwadrat. Tak? Poprzesuwaliśmy sobie trójkąty w odpowiedni sposób i policzyliśmy pole, ale w troszeczkę inną drogą. Policzyliśmy pole dwóch takich kwadratów. Pole tego małego kwadratu to jest a kwadrat. Tutaj stawiam znak równości, bo Pole tych figur się nie zmieniło, ponieważ ja tylko, tylko tutaj małe fragmenty układanki poprzesuwałem, to jest a kwadrat, a tutaj mamy b kwadrat. Ten dowód jest bardzo przyjemny, bardzo łatwo go zapamiętać, on polega tylko tutaj na układance. No jedyna trudność, jaka mogła być, to pokazanie, że te cztery trójkąty są identyczne, no ale widzimy, że zrobiliśmy to za pomocą kątów i nie było to wcale trudne. I tym sposobem udowodniliśmy twierdzenie Pitagorasa w taki sposób, w jaki zrobił to Baska.